Wszystko wskazuje na to, że dolnośląskie gminy nie otrzymają pieniędzy na rekultywację 16 składowisk odpadów. Przyznanie dotacji miało być formalnością, ale może nie dojść do skutku. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie całą procedurę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie został przez zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zdjęty i zostaliśmy poinformowani, że nie otrzymamy dotacji w wysokości ponad 13 milionów złotych. Bez tych pieniędzy odpady nie znikną, bo gminy zaangażowane w projekt rekultywacji nie udźwigną go finansowo. Ja posiadam składowisko, które jest w połowie tylko wypełnione i koszty rekultywacji przy obecnym budżecie właśnie w tak małej gminie są duże i ogromne. Dlatego zdecydowaliśmy się też o przystąpieniu do tej spółki. Składowiska odpadów to nie tylko zagrożenie ekologiczne. Powinny zostać zrekultywowane, inaczej gminy zapłacą wysokie kary. Są nałożone na nas pewne rygory, które powinniśmy wypełniać względem Unii Europejskiej i my już powinniśmy to wysypisko zrekultywować kilka lat temu. Wiele samorządów, takich jak mój samorząd, gmina Malczyce, która jest jedną z biedniejszych gmin w Polsce tak naprawdę, na pewno nie zrekultywuje tego wysypiska śmieci. W projekcie rekultywacji bierze udział 14 gmin. Wspólne działanie miało pozwolić zmniejszyć koszty prawie o połowę. Uważamy, że jest to wyjątkowy projekt również w skali naszego kraju, w skali Polski. Chcemy apelować do parlamentarzystów dolnośląskich, wszystkich opcji, o to, żeby pomogli przekonać Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby te pieniądze dla tego projektu się znalazły. Dolnośląscy samorządowcy zamierzają odwołać się od decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dla Echo24 Łukasz Szliwa.